Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo z opowiedzi. Oto wybrane propozycje kulturalne na najbliższe dni. Zaczynamy od narciarskiego biegu retro, który odbędzie się w piątek w Wiśle. Komandorem biegu będzie Józef Łuszczak, który 40 lat temu zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w biegach narciarskich. Narciarski bieg retro nie jest imprezą dla narciarzy nastawionych na sportową rywalizację. Na dystansie 1 kilometra nie da się nawet porządnie rozpędzić. Tutaj bardziej liczy się dobra zabawa, podkreślają organizatorzy i zachęcają do startowania w stylu retro. Stare narty, dawne stroje narciarskie. Dla każdego uczestnika przewidziany jest medal ukończenia biegu. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, zapisy od godziny 13. Bieg rozpocznie się o godzinie 16, dekoracja zwycięzców około godziny 18. Nie zabraknie również atrakcji dodatkowych. Jeżeli ktoś zamiast nart bardziej preferuje łyżwy, to w najbliższy piątek także znajdzie coś dla siebie. Na Ustrońskim Lodowisku odbędzie się kolejne lododisko. Dyskoteka na lodzie rozpocznie się o godzinie 17 i potrwa do 20. Podczas imprezy odbędą się mini konkursy zręcznościowe, zabawy animacyjne dla najmłodszych, wstęp wolny. A w piątkowy wieczór można wybrać się do browaru zamkowego w Cieszynie. Na spotkanie zapraszają łobuzy. Jak zapewniają organizatorzy, będzie to najbardziej roztańczona, ostatkowa impreza na Śląsku Cieszyńskim. Łobuzy to autorzy takich hitów jak Ona czuje we mnie pieniądz, czy Dla ciebie kupię se spodnie. Po koncercie tańce do białego rana z DJ-ami. W sobotę 10 lutego na placu Hofa w Wiśle odbędzie się nauka tańca na śniegu z instruktorem. Zabawę poprowadzi Mateusz Pawłowski ze Szkoły Tańca w Cieszynie. Wstęp wolny, start godzina 16. W sobotę na Lodo Disco zaprasza z kolei Skoczów. W programie m.in. konkursy, darmowa grochówka oraz dyskoteka w godzinach od 19 do 21. Lodo Disco rozpocznie się o 18. W niedzielę nie zabraknie interesujących zawodów i konkurencji. Kolej Linowa Czantoria zaprasza na zawody narciarskie o maskotkę Ustronia. W wydarzeniu tym mogą brać udział dzieci z roczników od 2014 do 2008 pod opieką rodziców lub opiekunów. Start godzina 10. Tego samego dnia kolej Czantoria o godzinie 17.30 zaprasza na romantyczny zjazd parami. To niecodzienne zawody w narciarstwie zjazdowym, gdzie wynik końcowy to suma czasów pary. W zawodach udział mogą brać pary mieszane, bez limitu wiekowego. Szczegóły na plakacie i w regulaminie. W niedzielę w Istebnej na Zaolziu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym odbędą się zimowe zawody furmanów. Jest to wydarzenie, w którym możemy zobaczyć, jak na co dzień wygląda współpraca woźnicy i konia pracujących w beskidzkich lasach. Zobaczymy konkurencje, w których zmierzą się uczestnicy zawodów, m.in. pchanie czy przewożenie drewna na czas. Nie zabraknie również dodatkowych atrakcji. Początek spotkania godzina 11. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.